Jesteśmy w warszawskim centrum karawaningu. Zobaczyłem na półkach w sklepie bardzo ciekawe produkty, które mnie bardzo zainteresowały i poprosiłem Marka, aby opowiedział troszeczkę, co to jest w ogóle za firma, bo taka polsko brzmiąca. Opowiadaj, Marku. Tak, od niedawna jesteśmy importerem firmy Kozioł. Mało niemiecko brzmiąca nazwa, ale jest to firma założona przez Polaka w Niemczech. Jest to firma designerska, która zaczęła robić też kolekcje do pojazdów karawaningowych. Różnego rodzaju szklanki, kieliszki, talerze, miski. Produkty są bardzo lekkie, fajne designersko, ciekawe mają wzornictwo a la kryształy w różnych kolorach. Jest to oczywiście materiał poliwęglanowy, oni to nazywają tak zwane super szkło, że jest to nie do rozbicia, nie do zniszczenia, a przy tym jest bardzo lekkie. Oprócz tego robią różnego rodzaju naczynia, czy miseczki, czy talerzyki, które są w 100% nadające się do recyklingu. Są to produkty organiczne, zrobione z celulozy. Bardzo lekkie, tak. Również niezniszczalne, także tu można je wyginać i tym rzucać, nie będziemy tego demonstrować. Są również zestawy dla dzieci o różnych fajnych wzornictwach. Słuchaj, nawet na prezent na święta, nie? Tak, bardzo fajne, fajne naturalne produkty. I tak widać, są w 10% wykonane ze specjalnego drewna z hodowli, które wspierają środowisko, oraz produktów plastikowych przetworzonych, czyli jest to bardzo taki ekologiczny, jak obecne są trendy, plastik, który nadaje się i do przetworzenia, i już jest z produktów przetworzonych. Mhm. Także bardzo fajna firma. Co jest ich największą zaletą? Wszystkie produkty produkowane są w Niemczech, także nie ma tu żadnej chińszczyzny. Cała produkcja jest tu u nas w Europie, nie ma problemów z dostępnością w tym roku. A mówili, że cenowo są jeszcze lepsze tak, niż... Tak, jak tak? Chodzi o porównanie cenowo do takich, powiedzmy, największych graczy na rynku melaminy, są to produkty 10-15, nawet czasami 20% tańsze niż te wyprodukowane w Chinach. Mhm. Więc moim zdaniem należy wspierać europejską produkcję, mamy jej bardzo mało, więc ta firma jak najbardziej wpisuje się tutaj w nasz sklep, że staramy się wspierać, żeby nie wszystko importować z tych Chin, bo wiadomo, że... Właśnie te czasy nam pokazały covidowe, nie? Że tak, nie można polegać, na Chinach, bo niestety tego towaru cały czas brakuje, są braki w dostawach, albo ceny dostaw są tak kosmiczne, że właśnie ta cena tego produktu, który początkowo miał być tam taniej produkowany, niestety wychodzi, że już nie jest do końca tak tanio produkowany. Zobaczcie, jak fajnie złożone i łyżka, widelec i nożyk. Tak, nie? Sztuczce turystyczne. Tak, widać, że designer jakiś nad tym tak, maczał. Produkty są oczywiście i oferowane na sztuki i w różnego rodzaju zestawach, również fajnie zapakowanych. Papier do opakowań, żeby uprzedzić wszelkie pytania, też jest z recyklingu. Także jest to firma bardzo poważnie podchodząca do tematu ekologii, jak chodzi o swoje produkty. I widać ten I am organic. A z takich ciekawszych rzeczy robią również jeszcze przenośne lampki, które są z wbudowanym powerbankiem. No właśnie. Także lampka bezprzewodowa całkowicie może działać. Ładujmy ją potem przez USB. Tak. Fajna, elegancka, również z materiałów organicznych wykonana lampka. No dobrze, no świetne, ja powiedziałbym tak, świetne produkty nawet na prezenty, nie? Bardzo eleganckie. Także tu mieliśmy już też sporo klientów, którzy to kupią do domu. Dlatego, że fajnie to wygląda, jest lekkie, na przykład do ogrodu, na taras, żeby nie wynosić szkła, nie ryzykować, że gdzieś stłucze się i potem będzie w trawie. Tak. Bardzo fajny produkt również do zastosowania domowego i do ogrodu. Dobrze, Marku, dziękuję bardzo. Proszę bardzo.